Cześć wszystkim, z tej strony Maria. Jak widzicie, nadal twardo siedzę nad świnką i bynajmniej nie zamierzam w najbliższym czasie przestawać. Ok, ustawię sobie jeszcze troszeczkę wygodniej dla Was obraz. Mam przynajmniej taką nadzieję. Przebija się dzisiaj słonko przez chmury. A zatem jest nadzieja, że będzie lepsze światło. Trochę pomanewruję, bo mam inaczej ustawiony tamborek. Wczoraj wyszywałam bez pomocy kamery, więc ułożyłam to pod innym kątem. I tak. Jak widzicie, od ostatniego filmu przybyło odrobinę, a mianowicie ten ciemny fragment. On na razie wygląda jak jakaś ogromna pomyłka, natomiast z czasem zobaczycie, że ma sens. Ja wiem, że ten motyw jest dosyć nudny i bardzo pracochłonny. No ale jest, jaki jest i będę go robić. I dzisiaj chcę posiedzieć nad tą rudą częścią. Włączę sobie jeszcze zdjęcie. I w planach mam połączenie tej rudej części w odległej przyszłości za pomocą ciemniejszego pośredniego koloru z tą brązową częścią. Ale to nie wiem, czy dzisiaj do tego dojdzie, bo to jeszcze bardzo dużo pracy. Potrzęsę trochę, bo się muszę jeszcze z krzesłem ustawić. Fotel mam za wysoko i mi niewygodnie w plecy. Teraz lepiej. Zdradzę Wam taki sekret, który pewnie powtórzę w planowanym przez siebie filmie dotyczącym podstaw, że kiedy wyszywamy haft cieniowany, możemy robić to na tak zwaną okrętkę. Czyli jeżeli zaczynamy od tej strony tutaj, gdzie już jest wyszyte, to wychodzimy z nałożonych już ścieków, wbijamy igłę tam, gdzie jeszcze ściegu nie ma i znowu wracamy z tej samej strony. Jest to metoda, moim zdaniem, nieco szybsza, nieco łatwiejsza, ale zżerająca materiał. Kot mi się pakuje na okno, będzie robił cień i będzie statywem ruszał. Ale niech usiądzie, ale usiądź, Antek, usiądź, dziecko, a nie stoisz i robisz cień. Jest to metoda prostsza, trochę szybsza, natomiast zżera materiał, ponieważ z drugiej strony zostawiamy taką samą jej ilość po lewej stronie jak po prawej. Drugą opcją jest, a w sumie nie wiem jak to się nazywa, natomiast wychodzimy tam, gdzie już mamy ściegi, wbijamy sobie w wolne miejsce i wracając, zademonstruję, wbijamy sobie tutaj blisko, gdzie schowaliśmy igłę i ten kawałek nitki pod materiałem po lewej stronie jest o wiele mniejszy niż w poprzedniej metodzie, natomiast czasami może się wydawać ta metoda nieco bardziej pracochłonna. Nie wiem w zasadzie, na czym polega różnica. Może to tylko jakiś osobniczy mój przypadek i ja widzę w tym problem i różnicę. Tak naprawdę nie mam jednego ulubionego stylu i wyszywam jak chcę, jak mi w danej chwili serce zagra, jak się czuję. Przepraszam Was, ale ja muszę zmienić sobie ustawienie, bo mnie będzie bolała ręka. Za chwilę wracam.
Już jestem, po krótkiej pauzie, której wy prawdopodobnie nawet nie zauważyliście. Wychodzi na to, że ja dzisiaj jestem słabo przygotowana. No, czasami tak się zdarza. Czasami człowiek krzywo śpi. Jak krzywo śpi, to go potem plecy bolą. Postaram się już nie wiercić. Może się ktoś z was zastanawia, czy ta świnka naprawdę taka pomarańczowa jest. I powiem wam, że z tego co widziałam, to tak, bo właścicielka zwierzątka również pasjonuje się haftem i ma dosyć duży zasób materiałów pod postacią mulin. I najnormalniej w świecie poprosiłam ją, żeby podała mi numery mulin, które odpowiadają kolorom sierści tej świnki. No i właścicielka wysłała mi te numery. Ja się dostosowuję do tego, co mi wysłała. Bo zwierzątka na oczy nie miała możliwości widzieć. Chociaż bardzo lubię świnki morskie, są sympatyczne. To jest określenie, które świetnie pasuje do tych zwierzątek. Nie znam się na nich. Za bardzo nigdy nie miałam. Moja przyjaciółka jako dziecko miała świnkę morską. Z tego co pamiętam, to było dosyć duże zwierzątko nawet. Potem mi się nie zdarzyło już takiego dużego prosiaka widzieć. Natomiast trusiek, bo tak się nazywał, był duży. Kawusi sobie załyczę. Kawusi cappuccino. Więcej w tym mleka niż kawy, ale ponieważ prawdziwe, z mielonej kawy, świeżo to zdrowe. Chociaż czy to mleko zdrowe, pies wie. Taka malutka rada. Jeżeli wyszywacie, nie daj Boże się ukłujecie, a to jest wielce prawdopodobne, że do takiego przykrego incydentu dojdzie, bo igły są ostre, to i poplamicie krwią materiał. Mnie się jeszcze co prawda nie zdarzyło, ale słyszałam o takich przypadkach. Zazwyczaj od razu odruchowo pcham palec do ust. To taki, wiadomo, odruch chyba każdy ma. Zatniemy się kartką, ukujemy czymś, coś, to od razu ląduje to w ustach. Więc nie zdarzyło mi się poplamić krwią materiału, a biały materiał, no nie wyglądałoby to dobrze. To mądre książki na temat haftu mówią, żeby to wszystko zaraz zimną wodą i mydłem przepłukać. Broń się, Panie Boże, nie ciepłą. Ja się kiedyś zastanawiałam, jak byłam młodsza, czemu zimną, a nie ciepłą. No teraz już wiem, że ciepła woda denaturyzuje białka zawarte w krwi i ta krew po prostu w tym momencie się tam utrwala zamiast wypłukać, bo się ścina.
jak białko. 40 stopni wystarczy do denaturyzacji drugiego stopnia DNA, coś w tym stylu, nie pamiętam, to było w szkole, milion lat temu. Ale ja bredzę. Bo drugorzędowej struktury budowy DNA. Coś tak, bo DNA ma 4 stopnie splątania. I psuje się ten drugi stopień. W uproszczeniu. A ja się kąpię w takiej gorącej wodzie. Jeszcze się nie ścięłam. Chyba. Na filmie tego nie widać, ale czasami między ściegami są takie bardzo cieniuteńkie szczelinki. I jak wbijam igłę, to ja je widzę. I tu jest na przykład taka szczelina. I jak wbiję igłę tu, przejdę tu, to ja tą nitką zatkam tą szczelinę. I prawdopodobnie nikt poza mną tej szczeliny nigdy by nie zobaczył. Ale moja świadomość, że ona tam jest, doprowadzałaby mnie do szału. Tym razem miałam krótszą nić na igle, no i szybciej się skończyła. Inna kwestia, że kiedy się na okrętkę wyszywa, to faktycznie ta nić się szybciej kończy. No ale powiedzmy sobie, że zapasów nici to ja mam całkiem dużo, więc nie będę z tego powodu płakać. O, tutaj też jest szczelina. Potrąciłam okularami tą kamerę. Nie ruszaj się. Dlatego tak czasami igłą szukam po prostu miejsca, które można by jeszcze uzupełnić. Myślałam, że mi się końcówka nitki zaplątała. Widzicie, jakie ładne słonko przyszło? Ale zaraz się schowa.
Ja tutaj lekko zakręcam, taki łuk robię, no bo też się tak sierść układa. To się może w tej chwili wydawać trochę nienaturalne na pierwszych ściegach, ale one się ładnie potem naprawdę zawijają. I prezentuje się to całkiem przyzwoicie. Mam dzisiaj jeszcze do przygotowania tło, szkic i podmalówkę portretu kota. Ale to troszeczkę później, bo coś podejrzewam, że skończę tylko na tle i na szkicu. Na szczęście do tego nie potrzebuję jakiegoś rewelacyjnego światła, więc zrobię to po prostu po południu. Podmalówkę zrobię jutro. I tak na szczęście jestem z czasem do przodu o około tydzień, więc mogę spokojnie skupić się na wyszywaniu świneczki, na którą od dłuższego czasu czeka już Weronika. No, co się wiercisz? Połóż się. No, dawaj to. Mam maleńkie biureczko, na którym jest laptop, kawa i cały bajzel nitkowy. Biureczko ma 80 cm długości. To jest takie dla dzieci biurko szkolne. I na tym moim biureczku, w tym całym zamieszaniu, uwalił mi się jeszcze Antek z boku do spania. Mój mały czarny pierun. No tak, diabełku mój. Śpi, śpi. Okazało się, że mój cały czarny jak noc syberyjska kot ma dwa białe wąsy. Po lewej jednego i po prawej drugiego. Przez 4 lata dochował się jednego wąsa, a teraz nagle wyskoczył mu drugi. Ciekawe dlaczego. Jest młody, ma 4 lata, 5? Boże drogi, nie wiem. Wiem ile ma mój najstarszy kot, ma 16 lat, a te młodsze to mi się już mylą. Nie chce mi się do książeczki. Około 4-5 lat mają moje koty. Skandal, że nie wiem ile mają lat. No, w każdym bądź razie nie są stare. I czemu u Antka się pojawiają białe wąsy, tego to ja nie kumam. I to jeszcze w takiej skromnej ilości, po jednym.
Dobra, ja sobie zmieniłam nitkę na ciemniejszą, bo będę powoli cieniowała gradient.
Widać to powolne przejście? To jest dopiero jeden rządek, ale już widać, jak ładnie się to cieniuje. No i z tym miłym akcentem, dla mnie miłym, żegnam się z wami. Telefon się trzęsie, bo właśnie wziąłem go do ręki. Życzę wam miłego, słonecznego, spokojnego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!